Okej, okay, jesteśmy. Chodzi mi o to, że akcentowanie pewnych rzeczy wybija. To jest tak jak ty, jak spotykasz się z ludźmi, tak? I chcesz im sprzedać oprogramowanie. To jak mówisz, dzień dobry, nazywam się Julian, chcę wam sprzedać oprogramowanie. To w tym momencie jakby sprzedajesz tylko i wyłącznie informacje, co nie? Ale jeżeli zrobisz, dzień dobry, nazywam się Julian i chcę wam sprzedać oprogramowanie. Rozumiesz? To w tym jednym słowie oprogramowanie zawierasz całą emocję chcenia sprzedania tego oprogramowania. Wiesz? I dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Wiesz, że o tym nie chodzi, czy nie? Tak. Że akcentowanie pewnych słów w zdaniu, w opowiadaniu, w opowieści, nieważne, czy to jest krótka opowieść, czy bardzo długa, czy śmieszna, czy straszna, a nawet nie na scenie, tylko nawet w życiu prywatnym zawsze ci dopomoże to. Mhm. Jak będziesz akcentował pewne rzeczy, tak? Że czegoś nie chcesz, nie życzysz sobie na przykład czegoś, prawda? Mhm. To jest podobnie jak jedziesz samochodem i tym twoim akcentowaniem na przykład złości na głupich kierowców niedzielnych jest klakson. Klakson jest czymś takim, albo wiesz, taki gest, albo pogrożenie komuś, albo pokazanie, że ktoś jest wiśnięty, tak? Mhm. To jest bardzo ważne. Wtedy po prostu bardziej siebie podkreślasz swoją chęć do zrobienia czegoś. Okej? Okay? No pewnie okej. Okay. Zastanów się nad tym i ja chciałbym, żebyśmy, jeżeli damy radę się umówić na następne zajęcia, żebyśmy sobie pograli, ja cię z Tomkiem grałem w słówka, w takie skojarzenia różne, możesz sobie obejrzeć, bo już to już jest na kanale na Facebooku. I chciałbym z tobą coś takiego zrobić i właśnie przyakcentować każde słowo, żeby każde słowo, które ty będziesz wypowiadał, żeby było akcentowane. Czyli na przykład ja mówię borsuk. Teraz ty. Borsuk. Skojarzenia. No nie borsuk, tylko... Znaczy, aha, że skojarzenia. Tak, wiewiórka. No ja mówię borsuk. Futro. Rosyjskie. Czapka. Widzisz, i właśnie już futro powiedziałeś fajnie, a czapkę już tak spłaściłeś. Spróbujmy jeszcze raz. Słuchawki bezprzewodowe. Wi-Fi. To jest w ogóle niewykonalne. Absolutnie jest. O, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wiesz dokładnie, że do kamery, jak mówisz, jesteś bardziej wyrazisty, bo patrzysz na mnie w bok, to jest związane z techniką teraz, prawda? Ale właśnie to jest tak, że ta kamera to jest twój widz. Tak? Żebyś po prostu zupełnie się otworzył i nie bał się po prostu nawet nad ekspresji. Dobra? Mhm. Tak sobie zrobimy to na następnych zajęciach, bo ja mam jeszcze dzisiaj z Gosią zajęcia, z którym miałem przed chwilą, a z Gosią mam. Kiedy myślisz, że moglibyśmy się umówić? Co? Czekaj, czy ja nie mam jakichś dziwnych wydarzeń jeszcze w kalendarzu, bo myślę o czwartku wstępnie. Dobrze, a weź to zrób jeszcze raz, dokładnie to, co teraz zrobiłeś, tylko właśnie zupełnie nadekspresyjnie, a propos tego, że nie mam jeszcze pewności do wydarzeń moich, no? Wiesz co, ja jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie, znaczy właśnie mam pomysł, że może być to czwartek, ale muszę zobaczyć, czy nie mam jakichś, czegoś w kalendarzu jeszcze, czego się nie spodziewam teraz. Fantastycznie, i teraz zaimprowizuj przeglądanie tego kalendarza, tak żebym ja widział, że ty oglądasz coś, czego ja sam nie widzę. Dobra. Wiesz co, no ja mam tylko rano plany i słuchaj, wieczorem możemy się widzieć w czwartek. Czwartek, tak, o 18. Czwartek 23 lipca 2020, w czwartek o 18. Zapiszę sobie, czekaj. Dobra. Poczekaj. Czyli w czwartek, tak? Tak, w czwartek o 18. Nie, nie w środę. Nie. Czwartek 23, za dwa dni. I to nie będzie piątek też, nie? No, mam nadzieję, że skończymy przed piątkiem. Dobra. To ja ci wpisuję. Tak mniej więcej na którą? 18. Którą? 18. 1:08. 6 po południu. Dobrze. Dobrze, Julian. Dobrze. Pamiętaj, żeby się uruchamiać.
Dobrze? Dobra, dobra. Uchamiać, bo ty jak się rozpędzisz, to już jest dobrze, ale zawsze pamiętam z naszych zajęć w studio, miałeś zawsze taki początek trudny, że się rozpędzałeś, nie? I bardzo ważne jest to, żeby co opowiadasz, żeby nie było płaskie. Zawsze sobie akcentuj słowa, dobrze? Mhm, spoko. Dobrze, dobrze ci było widzieć, panie kolego. Również. Jeżeli pozwolisz, umieszczę te dwa filmiki na naszym porywaczowym fanpage'u. Ależ oczywiście. Fantastycznie. Dziękuję ci bardzo za bardzo fajne zajęcia, za twoją dziwaczną historię. Co tam masz w głowie, to już ja nie będę tego interpretował, ale było, działo się. Przeskoczyłeś ze średniowiecza do term maltańskich. Było jak trzeba. A zbieracz podatków, no kurde, kto jest teraz zbieraczem podatków tak naprawdę? Nie ma takiego zawodu. ZUS jest, nie? No ten, Urząd Skarbowy, jak? Urząd Skarbowy. No aha, tak, faktycznie, no tak, są urzędy skarbowe. Dobra, a ty masz robotę jeszcze dzisiaj? No, zawsze coś. Dobrze, Julianku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Miło ci było. Wszystkiego dobrego. Czwartek się ten, w ciągu dnia spiszemy o której godzinie. Tak pewnie pod wieczór jak dzisiaj, nie? No. Pozdrawiam cię. Na razie. Również. Hej, hej. Cześć.